To jest chyba jasne, że jak masz do wyboru mieć albo nie mieć miecza świetlnego. To wybierasz mieć. Miecz, mieć. Ten film powstał na wyraźne życzenie moich widzów, więc jeśli zastanawiasz się, co na kanale o dronach robi film o mieczu świetlnym, sami chcieliście. A ja podjąłem tę rękawicę i teraz musimy się z tym wspólnie zmierzyć. Po pierwsze, to jest ładny przedmiot. Nie trzeba być fanem Gwiezdnych Wojen, żeby docenić jakość wykonania. Wersja, którą tutaj dostałem od producenta do pokazania, ma ostrze Profi 2.2 o długości 32 cale. Co to znaczy? Że odtąd dotąd to jest 32 cale. Jeśli więc oglądasz ten film na telewizorze 32-calowym, to o, masz skalę 1:1. A Profi 2.2 znaczy, że jest to najbardziej zaawansowane ostrze w ofercie Cyberforms. Nie jest to tania plastikowa rurka z paskiem LED. Jest to droga plastikowa rurka z programowalnym paskiem LED, który świeci w dużo różnych sposobów. Rękojeść wykonana jest z aluminium. Jest ciężka, chłodna w dotyku i zobaczcie, jak dokładnie wykonana, w sposób wręcz biżuteryjny. Wszystkie frezy mają ostre krawędzie i są dokładnie pomalowane. Przyciski... czy to będzie widać? Podświetlane. Rękojeść się rozkręca po to, aby dostać się do baterii i portu ładowania. Z drugiej strony jest elektronika z wymienną kartą SD. Pod spodem głośniczek. Sama rękojeść waży 400 gramów. Ostrze 260 i w tym modelu, który ja mam, nie jest to idealnie wyważone. O, gdzieś tu mamy środek ciężkości. Ale nie ukrywajmy, nie jest to jakiś wielki problem. To nie jest broń do walki wręcz, to jest rekwizyt dla nerdów, którym chwilę się pomacha, a potem odstawi się go na półkę. Ma specjalny stojak, który jest dołączony do zestawu, ale o tym później. Ten głośnik, który jest od spodu, jest cholernie głośny. Jego głośność można zmieniać. Ja go przed chwilą miałem wyłączonego, ale teraz go włączę. Jest tak głośny, że jest aż nieprzyjemny. Na polu bitwy to może mieć ogromne znaczenie, żeby był głośny. Dobrze jednak, że można go przyciszyć, bo kiedy dorwał się do tego mój syn, kiedy my jeszcze spaliśmy, to my przestaliśmy z żoną spać, kiedy on zaczął się tym bawić. Słyszeliście? Każdy ruch mieczem powoduje zmianę dźwięku, ponieważ miecz ten wyposażony jest w żyroskop. On wyczuwa te ruchy i w zależności od tego, jak mieczem machasz, zmienia się dźwięk wydostający się z tego głośniczka. Więc dźwięku wzium, wzium, wzium nie trzeba już być ustami. Efektów jest wiele i można je zmieniać. Jest efekt topienia, wbijania i podobno jak dwa miecze się spotkają, tego nie miałem okazji spróbować, ich punkt przecięcia zmienia kolor na inny.
I ten czerwony miga, a jest też taki, co nie miga. I am the Inquisitor. Jak pewnie słyszeliście, teraz on przedstawiał postaci, do których te miecze należą. Przynajmniej efekty świetlne. Także jeśli weźmiesz Anakina, będzie to miecz taki biały. Jeśli wybierzesz sobie któregoś ze złych, miecz będzie czerwony. Jeśli wybierzesz sobie Jodę, tak, bez zaskoczenia, miecz będzie świecił na zielono. I kiedy już pokażesz to wszystkim kolegom, znudzisz się zabawą, bierzesz z zestawu taki oto dynks, wciskasz go o tutaj, a następnie stawiasz sobie go na dedykowanej podstawce. Nie widać. I stawiasz to w ten sposób. Nie wspomniałem chyba, że bateria w tym mieczu starcza na około 4 godzin zabawy. I dzięki temu, że dzisiaj go ładowałem, dowiedziałem się, że miecz o słabej baterii oraz o ładowaniu informuje w taki sam sposób, w jaki robi wszystko. Czyli ludzkim głosem. Charging. Jak go ładujesz, to mówi charging. Jak ma low battery, to powie. Low battery. Kiedy też będzie chciał się wyłączyć, również poinformuje nas o tym ludzkim głosem po angielsku power off. I ja to szanuję, bo mogli tu po prostu pierdzielnąć kolejną diodę LED i weź się, człowieku, domyślaj, co do ciebie miecz świetny z przyszłości Morsem nadaje. Low battery. Moja wersja jest jedną z tych droższych, ponieważ posiada ten skomplikowany system lustra. 4 świateł w środku, czyli ostrze, które świeci w ten najbardziej zaawansowany sposób. Ja muszę powstrzymać ten ruch. I żeby sobie taki miecz sprawić, trzeba wydać w okolicach 2000 zł, co jest przynajmniej cena taka na stronie katalogowa, od której zawsze są jakieś rabaty. I to z reguły 50%, także warto tam zajrzeć i sobie poszukać. Najtańsze te miecze kosztują w okolicach 500 i różnią się tym, że to ostrze to będzie bardziej taka właśnie plastikowa rurka z LEDami w środku. Główną robotę robi właśnie ta rękojeść. To, jak to jest wykonane i to, jakie to sprawia pierwsze wrażenie. Bo światełkami czy machaniem to będą się bawić albo dzieci, albo wariaci, którzy tego po prostu potrzebują. Nerdy czy ultrasi, fani Star Warsów. A tak to głównie będzie pewnie leżało na półce i cieszyło oczy. Więc wtedy, czy to ostrze będzie lepsze czy gorsze? Jakie to ma większe znaczenie? Czy jest to produkt pierwszej potrzeby? Oczywiście, że nie. Jest to wielka fanaberia albo świetny prezent dla fana sagi Gwiezdnych Wojen. Ja sam wychodzę z założenia, że najlepszy prezent to jest taki, który z chęcią bym sobie sam kupił, ale za cholerę bym nie wydał takich pieniędzy. I to jest idealny przedstawiciel tego właśnie typu prezentów. Trzeba mieć naprawdę za dużo pieniędzy, żeby kupić sobie to samemu. Ale dostać? Rewelacja. Czy jest to najlepszy miecz świetny na świecie? Nie wiem, ale czy jest to najlepszy miecz świetny, jaki miałem kiedykolwiek w ręku? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Tyle. Zrobiłem. Żyję. Linki w opisie.